nazywam się Adrian Żański, jestem uczestnikiem studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito. W swojej karierze zawsze stawiam sobie wyzwania i nigdy nie idę na łatwiznę. Po studiach papierniczo-poligraficznych przyszedł czas na przetwórstwo polimerów, a następnym krokiem są studia MBA z zarządzania w biznesie międzynarodowym. Studia MBA są krokiem, nie ostatnim, w wieloletnim planie rozwoju osobistego, który stworzyłem podczas pracy w drukarni, kiedy to zakochałem się w poligrafii. Aspiruję do bycia takim przełożonym dla swoich podwładnych, z jakim sam miałem szczęście pracować i dzięki któremu bardzo się rozwinąłem osobiście, jak i zawodowo. Moim zdaniem kompetencje menedżerskie na uczelniach są zaniedbywane na rzecz wiedzy, której większość z nas nie wykorzystuje w codziennej pracy. Na Uniwersytecie WSB Merito jest inaczej. Po zajęciach z panią Marzeną Jankowską jestem zachwycony tematem odporności psychicznej. Szczególnie w pracy, jak i prywatnie brakowało mi tej wiedzy. Uważam też, że w biznesie należy mieć na względzie dobro drugiego człowieka. Wierzę, że ludzie z natury są dobrzy. Studia MBA nauczyły mnie myślenia praktyczno-kontekstualnego. Wychodzę z założenia, że należy otaczać się osobami bardziej doświadczonymi od siebie. Dzięki temu można w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy.